Dobra. To tak. Jest to filmik, to będzie taki króciutki filmik informacyjny z ostatnich zmian, które się pojawiły w Last Man Standing. Jesteśmy aktualnie na modzie Freeplay, czy jakkolwiek się tam nazywa. Po prostu tak sobie. Taki deathmatch, czy coś tam. Tak, z ostatnich zmian, które się pojawiły w Last Man Standing, to dodali kolejkę duo. Można grać w dwie osoby. Dodali kolejkę quad. Czyli można grać maksymalnie do czterech osób. Tam wchodzicie w menu w kolejkę skład i zapraszacie swoich znajomych. Kolejną opcją, którą dodali we wczorajszym patchu, to są małe zmiany w ustawieniach graficznych. To znaczy mniej więcej tyle, że teraz na minimalnych ustawieniach graficznych nie ma w ogóle trawy, jak widzicie. Usunęli trawę. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. No, wiadomo, że bardziej poprawia widoczność i tak dalej. Kolejna zmiana to coś tam poprawili podobno w FPS-ach. Pojawiły się jakieś zmiany bariery. Coś tam chyba z poruszaniem się tej bariery, tak mi się wydaje. Ewentualnie wygląd, bo tak wygląda teraz. Dodatkowo jeszcze zmienili wygląd ekwipunku. Ty macie normalny ekwipunek. Taki z prawdziwego zdarzenia. Można wyrzucać przedmioty, przyciągając je w to miejsce. Dodatkowo jeśli mamy broń, mi się nie udało teraz znaleźć, chciałem wam pokazać. Jeśli mamy tutaj broń założoną, to tutaj mamy przycisk Attachments. I tym przyciskiem po prostu nie musimy już klikać F6, tylko tym przyciskiem wchodzimy sobie w te modyfikatory broni. Tutaj mamy te quick sloty. No i w sumie to by było chyba na tyle. O, to jeszcze poprawili ten. Zmienili grafiki. Zmienili grafiki tego. Zmienili grafiki naboi do pistoletów. Teraz pistolet ma grafikę pistoletu. Takiego kartoniku z pistoletem narysowanym. Sniper ammo ma chyba pomarańczowy kartonik. Do pistola niebieski. Nie mam tylko pojęcia, jaki jest do rifla i do tego, i do SMG. Oprócz tego jeszcze, jak gracie duo, to respi was w jednym miejscu. Widzicie siebie na mapie. No i z takich większych zmian to tyle. Możecie napisać, czy chcecie taki filmik za każdym razem, gdy pojawią się jakieś większe zmiany, czy nie. Yo.